Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego 5. modułu kursu Podstawy produkcji roślinnej. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Każdy rodzaj gleby wymaga innych zabiegów pielęgnacyjnych. Powinno się ich stosować na tyle dużo, by uprawa przyniosła jak najwyższy plon i jednocześnie tak niewiele, jak to możliwe. Zapoznajmy się teraz z uprawą gleb lekkich. Liczbę zabiegów wykonywanych na glebach lekkich należy ograniczyć do minimum, szczególnie tych, które powodują nadmierne przewietrzanie gleby. Szczególnie łatwe do uprawy, nawet przy dużym zakresie wilgotności, są gleby lekkie, o składzie granulometrycznym piasków słabogliniastych i gliniastych lekkich. Gleby tego rodzaju nie wykazują tendencji do zbrylania i zaskorupiania. Podatne są na pracę narzędzi, dlatego używane narzędzia powinny być lżejsze. Uprawę wiosenną na glebach lekkich należy zaczynać jak najwcześniej w celu zatrzymania wody. W uprawie pożniwnej i wiosennej nie zaleca się kultywatorowania ani częstego bronowania. Wyjątek od zalecenia unikania kultywatorowania stanowi konieczność zwalczania perzu lub wtedy, gdy kultywator zastępuje orkę pod oziminy. Nie zaleca się także orki wiosennej ani odwrotki. Obornik zaś należy przyorywać wyłącznie orką przedzimową. Zwiększenie produktywności gleb lekkich osiąga się dzięki zwiększeniu w niej zawartości próchnicy poprzez uprawę roślin pozostawiających wiele resztek pożniwnych, uprawę międzyplonów na przeoranie, stosowanie kompostów, nawożenie obornikiem, wapnowanie, wykonywanie orek melioracyjnych, dodawanie materiałów ilastych do warstwy uprawnej. Poprzez właściwe zabiegi agrotechniczne i racjonalne nakłady można poprawić właściwości gleb słabych i tym samym zwiększyć asortyment uprawianych na nich roślin. Zabiegi agrotechniczne poprawiające żyzność gleb lekkich to wapnowanie, nawożenie organiczne, nawożenie mineralne. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.